Dobrze, się witam Państwa w programie Punkt Widzenia. Program dość wyjątkowy, bo tuż przed Wigilią Bożego Narodzenia moim Państwa gościem dyrektor radomskiej Caritas, Caritas diecezji radomskiej, ksiądz Robert Kowalski. Witam Pana i witam Państwa. Witam księdza. Dla księdza, dla Caritas także wyjątkowy czas. No, spinając księdza i Caritas w tym wydaniu, będzie to na pewno wyjątkowy czas, bo na pewno nie chcę przestać w swojej posłudze być księdzem, a dodatkowo jeszcze funkcje administracyjne, które zmuszają nas do tego, żeby zaopiekować się potrzebującymi, więc staramy się. No właśnie, przy okazji Świąt Bożego Narodzenia bardzo mocno wybrzmiewa ta potrzeba pomocy osobom potrzebującym, osobom biednym. Bardzo mocno wybrzmiewa bezdomność. Cieszę ja się, wiem, że Caritas pracuje nad tymi tematami, że tak się wyrażę, przez cały rok, ale przy okazji Świąt Bożego Narodzenia to mocniej jakby dochodzi do głosu. Bardzo się cieszę, że Pan wymienia pełną nazwę tych świąt, używając Święta Bożego Narodzenia, bo właściwie Jezus, kiedy narodził się w Betlejem, w domu chleba, bo tak się tłumaczy słowo Betlejem, coś nam zaoferował. Kiedy człowiek przerwał pewną nić więzi z Bogiem, Bóg przychodzi do nas po to, by nadać nam nadzieję, by wypełnić pewną pustkę, która gdzieś powstaje u ludzi, którzy o tym zapominają. Przepraszam, że przerwę, a to z taką pełną nazwą jest jakiś problem? Nie. No niektórzy mają. Tak? Już zaczynamy słyszeć, że jest to nie Wigilia, gwiazdka, pierwsza gwiazdka święta, pierwszej gwiazdki. No nie chciałbym, żebyśmy do tego doszli. Ja mam świadomość tego, kto nam, powiem tak współcześnie i nowocześnie, kto nam zafundował te święta. One mają dzięki Bogu i dzięki Bogu zastajemy się lepsi. Dzięki Bogu mam nadzieję, że wszyscy, i Pan, i ja, i w którymś momencie ci, którzy nas słuchają i oglądają, zatrzymamy się. Już abstrahując od grudnia, który okazuje się chyba najcieplejszym miesiącem w roku, w naszym kraju, bo to jest pogoda niespotykana, księże, ale generalnie Boże Narodzenie chyba powinno być tak, patrząc już na Nowy Testament, przesunięte troszeczkę w miesiącach, no bo w grudniu się Chrystus nie rodził według Nowego Testamentu. Tak, ale kalendarz, po co nam jest kalendarz? No kalendarz ten jest potrzebny, żebyśmy się my nie spóźnili. Zawsze święta Bożego Narodzenia są w grudniu. Tak jest, a teraz jesteśmy bliżej Betlejem, bo tam chyba tak śnieg nie sypie, jak sypał u nas, więc myślę, że będziemy się bardziej identyfikować z grotą i stajnią betlejemską. Szalenie ciekawe wydarzenie tuż przed świętami, otwarcie domu chleba imienia błogosławionego księdza Bolesława Strzeleckiego. No i oczywiście wręczenie dorocznej nagrody Złota Kula i medale In Caritate Servire w służbie miłości. To już też taka tradycja w Caritas. Tak, no, staramy się przy naszym spotkaniu przedświątecznym spotkać się z osobami, które są dla nas istotne, a przez to, że stają się apostołami miłosierdzia. Bardzo trudno się o tym mówi, dlatego że rzeczywiście mamy część naszych przyjaciół, którzy dorośli do takiego pojęcia, które jest oczywiście też zaczerpnięte, właściwie tłumaczy nam Biblia, niech Twoja lewa ręka nie wie, co czyni prawa. I trudno się im wychodzi na scenę po to, żeby odebrać nagrody. No, ale z drugiej strony, jak tych ludzi nagrodzić, jak zauważyć. Więc bardzo serdecznie dziękuję za to, co robią. I cieszę się, że co roku jest ktoś, kogo możemy nagradzać, bo to też świadczy o tym, że ludzie o wyobraźni miłosierdzia myślą i starają się realizować ją na co dzień, za co jestem bardzo rad. Natomiast Dom Chleba, historia, no potężna historia, która sięga II wojny światowej. Związana z Glinicami. Związana z mieszkańcami okolicznych miejscowości też, bo jak się okazuje, to ludzie aż spod Skaryszewa, okolice Makowca, przychodzili, by, jak była potrzeba oczywiście, poprosić o pomoc. I w tym domu w czasie II wojny światowej spotykały się przede wszystkim wdowy, ale też i ludzie samotni, cierpiący, czekający na swoich synów, którzy byli na froncie, po to, żeby się spotkać i żeby się najeść.
Pojawił się tam ksiądz Bolesław Strzelecki, młody człowiek, ambitny niezwykle, kapłan ziemi radomskiej, który miał nowy pomysł, właściwie może nowy, ewangeliczny pomysł, natomiast je po swojemu realizował, te pomysły. Chciał być blisko drugiego człowieka. Ludzie miejscowi mówią, że mnóstwo czasu spędzał na rozmowach, chciał być z nimi. To myślę, że i dzisiaj kapłanom dobrze wróży i życzymy tego, żeby znaleźli czas dla wiernych z parafii, bo myślę, że dzisiaj też ludzie bardzo potrzebują rozmowy i dialogów. Czujemy się czasami samotni w koło wielu ludzi, a o człowieka coraz trudniej. Ta rzeczywistość, która nas otacza, pęd, wtedy były pęd inne, właśnie tam knąca do przodu. Tak, wtedy były inne troszkę, wiadomo, priorytety, inne też powody, dla których ci ludzie przychodzili, ale ta bieda potrafiła zjednoczyć wielu. Pojawili się również, no powiedzielibyśmy znowu dzisiaj, biznesmeni lokalni, którzy chcieli pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebowali. Od wielu, wielu lat piekarnie miejscowe pomagają nam w karmieniu osób potrzebujących. Wtedy też tak było. Dostawał ksiądz Bolesław dla ludzi potrzebujących jakieś tłuszcze, mięso czasami. To, co ludzie mogli przetopić, zrobić z tego coś do zjedzenia, a przede wszystkim był tam chleb, bułka, gorąca kawa, herbata jakaś inne zbożowa. Czasy, oczywiście inne czasy, bardzo, bardzo brutalne. No tak, i oddał za to życie. Tak, ale chciałem księdza zapytać, jaka jest dziś ta bieda? Bo jest. Jest. No ona jest na pewno inna, ale ma też dużo wspólnego. Tak jak Bolesław dostrzegał wdowy i sieroty, tak my dzisiaj chyba jednak z Caritas musimy swój kierunek też właśnie ukierunkować siebie, swoje działania przede wszystkim na ludzi najstarszych społecznie, na ludzi samotnych, na ludzi chorych. Taka prosta rzecz. Wystarczy, że w którymś momencie zachoruje ktoś z naszej rodziny, tak poważniej. My mamy bardzo fajnie dzisiaj poukładany świat. Pracujemy, funkcjonujemy w przestrzeni społecznej, wstajemy rano, ktoś się pomodli, ktoś umyje zęby, rusza do pracy, zabierze kanapki. Co z chwilą, kiedy trzeba zaopiekować się jeszcze osobą, która leży na łóżku, która miała operację, która nie jest w stanie wstać i dojść do łazienki? Potrzebny jest drugi człowiek. I okazuje się, że dzisiejszą biedą jest to, że nie mamy tego drugiego człowieka, który, kiedy ludzie aktywni chcą pójść do pracy, to te osoby ktoś zastąpi. Odczuwamy to bardzo mocno. Apel taki i prośba do wszystkich, którzy chcieliby być wolontariuszami opiekującymi się potrzebującymi, starszymi osobami samotnymi. Mnóstwo jest takich ludzi dzisiaj, którzy zostają sami w domu. Mało tego, nauczyliśmy się życia, tworzymy domy, rodziny, które nie są już wielopokoleniowe. Ktoś jest ambitny, zdobywa troszkę środków, zaczyna stawiać swój dom, rodzice zostają w tym domu, z którego wyrosło kolejne pokolenie. Oni wyszli z domu. Kiedy rodzic zostaje sam i potrzebuje pomocy, bardzo często słyszymy takie słowa. Ja nawet rozmawiając ze starszymi ludźmi pytam, ale dlaczego pani nie zaproponowała tego swojemu synowi? Oj, proszę księdza, on mieszka w Warszawie, on mieszka pod Warszawą, on ma tam pracę, ma tam rodzinę, on ma już dzieci, które chodzą do szkoły, a samotność zostaje. Tęskniące osoby, babcie, dziadkowie, tęsknią za tym, żeby wnuczek, wnuczka przyjechali na weekend, ale czy my społecznie dzisiaj nauczeni jesteśmy tego, żeby zamiast popatrzeć sobie przez ileś tam godzin w telefon i popisać setki SMS-ów, mówię tutaj do młodych ludzi, czy są w stanie pójść i pogadać z taką babcią i dziadkiem, pojechać do nich? Ciężko. Mało tego, nawet jak trafią, to ja już w rozmowach z tymi ludźmi, kiedy są rzeczywiście, mówię o tych starszych, kiedy są rzeczywiście tacy szczerzy, to potrafią powiedzieć, i tutaj trochę taki przyczyczek do tych najmłodszych, powiedzą,
ale proszę księdza, oni przyjeżdżają do nas, ale czy oni ze mną są? No właśnie, i znowu, siedzą obok babci, babcia się stara, babcia ugotowała najlepszy rosół, o jakim myśli wnuczek. No i wnuczek czeka na ten rosół, ale oczywiście czeka w jaki sposób? Patrząc przez telefon. Tak, to jest znak czasu. Współczesny, a to już telefon nam towarzyszy wszędzie. Myślę o sposobie postrzegania biedy, którą nazywamy samotnością. Ja dzisiaj widzę, że to jest problem, do którego musimy dojrzeć. Bezdomność. Bo też często słyszę, że to też jest jak gdyby świadomy wybór osoby bezdomnej, tak? Tak, tylko to jest bardzo cienka linia. Kiedy patrzymy na bezdomność, ktoś powie, jest grupa ludzi pokoleniowej, o pokoleniowej bezdomności, o swoistej dysfunkcji społecznej, która pojawiła się przed laty. Ludzie nie chcą tak żyć, ale potem powtarzają swoje błędy swoich rodziców, swoich dziadków, środowiska, z którego wyrastają. To jest część takich ludzi, ale jest też taka grupa, która jest bardzo, była swego czasu bardzo aktywna, bardzo ambitna. Coś się stało. Kiedyś jeden z panów nieżyjących powiedział mi, proszę księdza, pękła jakaś żyłka w głowie. Coś się wydarzyło takiego, co sprawia, że ja nie jestem w stanie, przerosło mnie to. Wymogi życia, sposób funkcjonowania przestrzennego. Mieliśmy takiego bezdomnego w Radomiu, który znał dwa języki i pracował w korporacji. Fruwał pomiędzy Frankfurtem a Kanadą. Miał fantastyczną rodzinę. Dobrze zarabiał. No i stało się tak, że w którymś momencie spotkał się z rzeczywistością, że nie ma dla kogo żyć. Żona zostawiła go dla kogoś innego. I co się okazuje, że ten człowiek nie był w stanie podjąć ani pracy, którą miał fantastyczną i mógł żyć nadal niezależnie, a też nie wrócił do swojego domu. Już nie żyje, niestety. Stracił sens życia. Rozmawiałem z nim przed śmiercią kilka miesięcy, próbując mu pomóc, nie do końca sobie dał pomóc. Szukała go też ta córka, ale miał do niej żal, że mając 17 lat widziała, co się dzieje i nie zwróciła na to uwagę. Nigdy mu o tym nie powiedziała. Miał do końca żal. Ktoś wyjątkowy, wydawało się, naprawdę ambitny. Myślę, że sposób jego funkcjonowania przed tym przekroczeniem tej cienkiej linii był wyjątkowy. Kolejny przykład, też świętej pamięci, pan Tomasz. Super energetyk. Montował najpotężniejsze instalacje energetyczne, przesyłowe linie w Polsce, pracował w Kozienicach. Trochę alkoholu, trochę niestosownych kolegów, ludzi, którzy nie potrafili go uszanować. No cóż, tak się zaczęło. No można by opowiadać takich historii mnóstwo. O jednej jeszcze, jak mogę, to powiem, nie wiem, czy czasu wystarczy. Tak króciutko. Otóż kiedyś spotkałem człowieka, który powiedział, proszę księdza, dziękuję za to, że mnie ksiądz uratował. W życiu tego człowieka nie widziałem. Nie mam sobie nic do zaproponowania i nie chcę odbierać chwały. Okazuje się, że uratowali go wolontariusze z parafialnego zespołu Caritas. A dlaczego? Fantastyczny fachowiec. Jak to w małej społeczności, ludzie płacili za to, co wykonał, był świetnym spawaczem, takim rzemiochą. Ludziom spawał bramy, różne złota rączka naprawiał. No i jak to w zwyczaju polskim, poza złotówkami, jeszcze było wynagrodzenie w postaci płynnej, tak, jakby to określić. To często, tak. No i się potem okazało, że jak często wykonywał te prace zlecone, to często mu w ten sposób płacili. Doprowadziło to do tego, że człowiek się rozpił. I któryś wolontariusz parafialnego zespołu Caritas powiedział, że my temu człowiekowi w inny sposób spróbujemy pomóc. Dawali mu pracę, zajęcie, natomiast nikt wtedy nie dawał jemu pieniędzy. Zanosili pieniądze wdowie
mamie, z którą mieszkał, a człowieka ekipa otoczyła, grupa wolontariuszy otoczyła i próbowali go wyciągnąć z tego. Już nie ma czasu, żeby wszystkich szczegółów opowiadać, ale po czasie ten człowiek przyszedł i mówił: to wolontariusze dali mi nowe życie. Dzisiaj jest suchym alkoholikiem, który pracuje tak, jak pracował przed tą całą trudną sytuacją i dostał nowe życie, tak o tym mówi. To tak króciutko już na sam koniec przesłanie na te święta, które już za chwilę. Życzę Państwu wszystkim, żebyście nigdy nie odczuli takiej przestrzeni, która nazywa się pustką, beznadzieją, która by odebrała nam chęć do codziennego życia. Życzę Państwu wiary, bo te święta to są Boże święta. Pan Bóg chciał, żebyśmy te święta mieli i chciałbym, żebyśmy je wspólnie po Bożemu przeżyli. Życzę Państwu spotkań, które będą łączyć, a nie dzielić. Mam też doświadczenie takie karitasowskie, mówiące o tym, że przed samymi świętami dzieje się sporo zła. Ja jako ksiądz powiem, diabeł działa i psuje relacje ludzkie. Ludzie się potrafią przed samymi świętami mocno pokłócić. Życzę Państwu pięknych świąt, radosnych, z uśmiechem. Może właśnie zamiast jakiejś nadmiernej ilości tego rozweselacza, żeby jednak pojawiła się fantazja, która w każdym Polaku jest, uśmiech. Każdy święty chodzi uśmiechnięty, śpiewała Magda Anioł. Życzę Państwu tej radości i uśmiechu, Bożego uśmiechu. Bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Również. Gościem programu Punkt Widzenia był ksiądz Robert Kowalski, dyrektor Caritas Diecezji Radomskiej. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Wszystkiego dziękuję dobrego. Dziękuję. A my widzimy się z Państwem w programie Punkt Widzenia, w programie telewizji Dami w najbliższy piątek, to już po świętach Bożego Narodzenia. Dużo spokoju i radości. Do zobaczenia.